Przyzwyczajony jestem do tego, że jeżeli chodzi o wszelkie openingi w CS-ie, trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia i trzeba otworzyć naprawdę wiele różnych rzeczy, żeby poleciało coś sensownego. Ale jak się okazuje, odwrotnie jest w przypadku kapsułek RMR z 2020 roku. Jestem trochę zaskoczony, lecz z moich obliczeń wynika, że ich otwieranie wcale nie jest taką stratą pieniędzy, jakby się mogło wydawać, a wręcz przeciwnie, jest czasami opłacalne. W związku też z czym patrzymy na mój mały dokument w Excelu, który postanowiłem zrobić, żeby po prostu wszystko obliczyć, wyliczyć i zobaczyć, co tak na dobrą sprawę nam będzie się opylało. A on jest zapewne w opisie, gdyż wam go po prostu wrzucam, także jeżeli ktoś chce się pobawić, ma jeszcze jakieś tam ciekawe pomysły, co może oddać, to oczywiście zapraszam. A więc na początku pozwolę sobie zrobić taką tabelkę, w której to zebrałem ceny wszystkich możliwych stickerów do uzyskania i podzielimy ze względu na kandydatów, pretendentów oraz legendy. Jak widzimy, zostało tak ułożone, że w każdym jednym pojemniku mamy po 8 drużyn, co jak najbardziej pokazuje nam, że wszystko się zgadza. Najczęściej mamy taką formę, jak możecie to zobaczyć tutaj w przypadku legend oraz też kandydatów, kiedy to mamy jedną mega wystrzałową drużynę. W tym przypadku jest to kolejno Navi oraz Tailu, lecz inaczej jest w przypadku pretendentów. Tam jak widzimy mamy dużo innych drużyn, które jakby w sumie wychodzą o wiele lepiej, aczkolwiek każda pojedynczo jest nieco tańsza. W dużym skrócie nie ma takiego jednego przesztosa. Na podstawie tego obliczyłem średni drop, czyli jaka jest średnia cena stickersów w konkretnych to kolorach. Tutaj widzimy kilka zależności, kilka ciekawostek, lecz nie zamierzam się przy tym jakoś na dłużej zatrzymywać. Teraz warto nam poznać szanse na drop, jeżeli chodzi o te kapsułki. Jest to klasyczna zasada w CS-ie, czyli pierwszy, ten najgorszy tier ma 80% szans, a potem spada szansa o 1/5 wcześniejszego to właśnie to stanu. I cenę średnią przyjąłem 98 groszy, ze względu na to, że wiadomo, w CS-ie one są potem po 99 groszy, dobrze pamiętam, czy tam po złotówkę. Lecz z drugiej zaś strony na markecie da się ją wyrwać dużo taniej. Ja widziałem takich szczęściarzy, którzy wyławili nawet po 92-93 centy, lecz przyjmę 98 groszy, gdyż wiadomo, jeżeli cię uda coś na stylu złapać, no to tylko i wyłącznie twoje. I teraz przechodzimy do najważniejszego punktu dzisiejszego programu, a mianowicie średnich dropów na 100 otwarć. Jak możemy zobaczyć, jest to iloczyn tych właśnie szans, tych właśnie średnich to wartości, które można wdropnąć w każdej to pojemniku, jeżeli chodzi o dany kolor, razy szanse na niego trafienie. I okej, wiadomo, że to jest kwestia szczęścia, tak? Możesz mieć takiego farta, że jeszcze w pierwszych dwóch pojemnikach trafisz dwa goldy i już jesteś na plusie. Ale oczywiście dane są przypadki, że na 100 otwarć trafiają się same niebieskie, ewentualnie kilka fioletowych, no i wtedy wiadomo jest lipa. Lecz weźmy pod uwagę statystyczny, klasyczny przykład. Tutaj wspomniałem jeszcze tylko dopisać tej kolejności, jeżeli chodzi, które są właściwie kapsułki, czyli mam po kolei legendy, kandydaci oraz pretendenci. Jak możemy zobaczyć, najlepiej wychodzą pretendenci. Uwaga, jest to 86 zł średniego dropu na otwarcie 100 skrzyń. Tak, przypomnę, taki koszt, ja tutaj założyłem, że to będzie 98 zł, jest tak najbardziej realny koszt. Tak jak mówię, możesz kupić kapsułki jeszcze taniej. I zobaczmy, czegoś takiego nigdy nie było, że inwestujemy, kurde, 98 zł i z tego wlatuje nam coś za 86 zł? No to jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o CSR, że Valve na to zgodziło, to jestem w szczerym szoku. Ja jestem bardziej przyzwyczajony do scenariuszy, w których to wydajemy 10 zł na kluczyk i skrzynkę i z tego leci coś za 9 centów. A tutaj wydajemy 98 groszy i w najgorszym wypadku leci nam coś za 9 groszy. Także i tak to, wiadomo, jest kiepsko, ale to jest całkowicie coś innego porównując 10 zł do 9 groszy, to już jest całkowicie inny ból. Ciekawym ogólnie faktem jest to, że najlepiej wychodzą pretendenci, tak? Jest to najmniej doceniany jakiś tam case według mnie, gdyż najwięcej osób patrzy oczywiście na legendy, a w drugiej kolejności są kandydaci, myślę, że to przez Tailu, a ci pretendenci są tak trochę zapomniane. I to właśnie przez to, że community jakoś tak nie patrzy właśnie na ten pojemnik, no to też jej cena poszła trochę w górę, jeżeli chodzi właśnie o te dropy, tak? Jest ich oczywiście mniej samych kapsułek oraz też mniej stickerów, które to z niej wydopiły, przez to można się tutaj pokusić o stwierdzenie, że dzięki temu, że ta skrzynia gdzieś tam nie że została tak turbo zapomniana, ale gdzieś tam o niej się mówi trochę mniej, przez to właśnie opłaca się trochę bardziej otwierać. Dożyliśmy naprawdę pięknych czasów, w których to w CS-ie opłaca się otwierać skrzynie i to, co nam poleciało, to na dobrą sprawę sprzedawać i liczyć dalej na to, że nam poleci coś dobrego, tak? Gdyż jak wiemy, tutaj w tym czerwonym ratio na ten najlepszy można polecieć gold za 20 zł, a może też polecieć za 250, no nie? Jeżeli poleci za 250, to już w ogóle jesteśmy ustawieni. No jak za 19, no to zdarza się. Warto zwrócić jeszcze uwagę na rozbieżność, jeżeli chodzi o te kwoty. Mamy 86 zł versus 75. Przy takiej kwocie, jaką tutaj mamy, 10 zł jest to naprawdę dużo. A pojemniki kosztują tyle samo i tutaj, tak? I tutaj wydamy 98 zł i tutaj. Także według mnie, no to jest tak na sprawę jednoznaczne. O wiele bardziej i o wiele lepiej wychodzą pretendenci. Kandydaci gdzieś tam siedzą na ogonie. No ale legendy to może przemilczmy. Także podsumowując, nie wiedziałem, że kiedyś, bo w ogóle coś takiego powiem, ale stwierdzam, że opłaca się to otwierać w CS-ie, co jest dość dziwną sytuacją. Pamiętaj, żeby nie otwierać tylko legend i powinno być raczej dobrze.